A dzień dobry, to znowu ja, kurwa. Co chcemy powiedzieć dzisiaj? Znowu Skodzinka przyjechała, wreszcie dotarły wszystkie uszczelki. Będziemy wymieniać wszystkie uszczelki pod sącym, przy EGR-ku i takie tam. Mniejsza to. Drogie jak kurwa normalnie worek złota. Oczywiście wszystko z Volkswagena. Hekla się nie pierdoli. Zrobimy dzisiaj jeszcze pukanie wtrysków. Mamy tutaj diesel injector cleaner, filterek, potem pokażemy co, jak, gdzie i po co. I wreszcie po 14 latach kupiłem sobie chuj, że podróbka, ale kluczek pneumatyczny. Oczywiście z możliwością załadowania torksów. Fajny, z Polski dałem za takiego, powiem wam, 230 zł z dwiema bateriami i ładowarką. A tutaj można kupić tylko oryginał. No i teraz tak, na islandzkie korony dałem za niego 10 tysięcy koron, a w Islandii najtaniej muszę wyjebać 100 tysięcy za Dewalta. No i jest duży, nieporęczny, no i po co mi taki do 1000 newta, jak mogę mieć takiego, który niech popracuje chociażby rok. 520 N na testach wykazało, że dokręca 260 N, odkręca 400 N, także jest wystarczająco. Malutki, poręczny, no i tani jak margaryna. Także po 14 latach wreszcie dorobiłem się takiego, bo już mam łapy jak papaj, a cały czas trzeba grzebać w tym garażu. Także wreszcie sobie sprawiłem takiego pierdolnika małego i jest git. A więc tak, wszystkie uszczeleczki są z Volkswagena, kurwa, das Auto. Diesel injector cleaner i malutki filterek, to się nada do czyszczenia wtrysków. Tutaj mamy 1,6 majzla, bocianom jednostkę, prać ujeść traśnie, nielówno, po tym co robiłem wtedy wtliszki, oczywiście sprawdziony na VCDS-ie, wtliszki leją ładnie. Lówną, no ale mimo wszystko zrobimy im pukanko, potem wymienimy wszystkie kurwa uścieleczki. Mamy dzisiaj sobotę, piękny dzień, słoneczko, 16 stopniów, kurde, także do 18 dzisiaj dociągniemy. A tu jest najlepsze, ponieważ dzisiaj mamy sobotę, więc dokładnie za tydzień prawdopodobnie ta już będzie jeździć. Także nic, rozstawiamy sprzęt, zamykamy garaż i bierzemy się za Skodzinę, za pukanie wtryśków. No, także do roboty. A więc tak, silniczek se pracuje na odpływie filterek, ciągnięcie paliwka przy samym filtrze, ściągnięte dwa węże proste. I teraz co dalej? Żeby się nie pierdolić z bezpiecznikami, podnosimy fotelik, mamy kostkę od pompy paliwa. O, i silniczek se chodzi teraz na cleanerze. No niestety tu pod kapca, bo musi. Niech se to wyje, niech se wyczyści te wtryski. Y
Jeszcze troszeczkę nierówno pracuje, ale tak jak mówię, musi gdzieś jeszcze lewe powietrze łykać. Także wyczyścimy wtryski. Potem się bierzemy za uszczelki kolektora ssącego. Co jeszcze miałem powiedzieć? A, no wtryski niby dobrze leją, bo były sprawdzane na VCDS-ie, także... Przebieg 300 koła. Dobrze jest. Także niech se pyrka, aż wypyrka całe czyścidełko. Potem wrzucimy normalnie paliwko. Zobaczymy, jak się to będzie wszystko miało. Nie ma tragedii. Dobra, timelapse, a ten niech sobie tam czyści. No i teraz ta, co można powiedzieć więcej, płukanie przeszło pomyślnie, auto dużo lepiej pracuje, ale jeszcze lekko kuleje, także bierzemy się za ściąganie przewodów od wtrysków, zwalamy ssący, wymieniamy wszystkie uszczelki od kolektora ssącego, od przewodu EGR-u i takie tam, także się bawimy. Nie ma lekko. Zaczynamy rozbierać, także przeskakujemy w timelapse. No i walczymy dalej. Chcę doprowadzić ten silniczek do ładu, żeby to pracowało jak nakazuje kurwa prawo dżungli. No nic, jedziemy z koksem. No i teraz tak, żeby ściągnąć ssąc, niestety trzeba ściągnąć listwę wysokiego ciśnienia. Wyciągnąłem te świeczki, zobaczyłem jak spalanie idealne. No i jeszcze podokręcałem te główki tutaj, ponieważ wtryski były rozbierane i czyszczone. I okazało się, że z tego tutaj jednego troszkę na górze puszczało i z tego jednego troszkę na górze puszczało, także podokręcałem wszystko. Te nypelki też podokręcałem jeszcze. Powycierałem wszystko, bo tu troszeczkę zlałem tym dieselkiem, jakżebym rozbierał. No i teraz bierzemy się za ssący. No i zobaczymy wszystko, jak to się będzie miało po poskładaniu. No, także zabawy o zabawy. Te dwie śrubeczki jeszcze lekko sprawdziłem, czy trzeba dokręcić. Także dosłownie o 1/3 obrotu jeszcze podciągnąłem. No i mianowicie, kurwa, dremy teraz ssącego. Wszystko tutaj odsunięte na boczek. Prundy. No nie ma ciężko, wam powiem. Trochę dubania bardziej jest. Żeby coś, nie wiem, zepsuć, uszkodzić, no to się tak nie zdarza. Ale można czasami upierdolić ten łączniczek tutaj. Tu właśnie jak ostatnim razem ta śruba była urwana, wystrzelił wtrysk i urwało tego jednego, a w Islandii ten wężyk dokładnie kosztuje worek złota, bo na polskie 1200 zł. Także no, troszeczkę tragiczne ceny tutaj mają, ale oryginalne z Hekli przyszło ze Skody, także tyle, dobrze. No i teraz no co, no dopieszczamy ten silniczek,
Tak, żeby cyka jak szwajcarski zegarek tym razem. No, ostatnim razem nie mieliśmy uszczelek pod sący, więc musiałem poskładać na tym, co było. Także dzisiaj już będę wjeżdżać już nowe uszczeleczki. Tak samo kolega za to dał 35 tysięcy koron, no to 1200 zł za uszczelki oryginalne Volkswagen Skoda. Ta uszczelka, uszczelki tu, uszczelka tam, no i 35 tysięcy koron, czyli jakieś 1200 zł. No masakra, jeśli chodzi o ceny, no ale nic, trzeba to ogarnąć, trzeba poskładać. No i mam nadzieję, że wreszcie Skodzinka wróci do żywych, no bo nic innego być nie może, ponieważ na VCDS-ie wtryski były sprawdzone, wszystkie ładnie leją, równiutko. Także niestety trzeba tylko patrzeć na takie błahostki, czyli lekkie gdzieś lewe powietrze, troszeczkę gdzieś kurwa. Tak jak mówię, tutaj wystarczyło, że przy wtrysku szyjka lekko puszczała, także zawsze gdzieś się tam dostanie lewe powietrze, silnik lekko kuleje. No ale będzie dobrze, także bierzemy się za suncego teraz. No i saczek już wywalony. Leży sobie tu. No i jak widać, zabieramy się za usuwanie starych uszczelek, wkładamy nowe. Jak tu widzę, dość tutaj syfu mamy, że chyba pomalutku zaczyna turbo umierać. Lub ciągnie gdzieś jakieś lewe powietrze. Zaraz będziemy wszystko badać, co wygląda i jak wygląda. Także pomalutku, pomalutku i na wszystko przyjdzie kurwa czas. No, także potem jeszcze sprawdzę cały dolot, jak się to tam wszystko ma. Zobaczymy. Ściągniemy jeszcze ten wąż, zobaczymy potem intercooler, jak się to tutaj wszystko ma. Możliwe, że tam gdzieś złączka coś na dole pierdoli i ciągnie lewe powietrze. No wszystko na spokojnie, także bawimy się dalej. Nie ma tragedii. W gorszym stanie silniczki widziałem. Także bierzemy się za robota. Pierwsza wymiana tych uszczelek na nowe w sącym, a potem pobawimy się jeszcze rurką od turbinki, zobaczymy co to, jak to, gdzie to, jakieś tutaj kurwa paprochy ciągnie z niewiadomych przyczyn, także lecimy. A więc tak, uszczeleczki nowe założone i teraz tak, fajnie nowe uszczeleczki, obmyć miejsce osadzenia uszczeleczek i dobrym sposobem jest lekko dosłownie pomiziać wazelinką takie uszczeleczki, inaczej się uszczeleczki układają i w ogóle tu już wszystko ogarnięte, tu też już wszystko ogarnięte. Dobrze jest przepustnicę wymyć w środku, tu jest wymyta, pooglądać węże, czy nigdzie nie popękane, tu wszystko jest w idealnym stanie, także wszystko będzie można składać, obejrzeć z spodu, wszystko jest ok, także
można przejść do procedury składania. Także jedziemy z tym bańsikiem. Tak jak mówię, stare uszczelki są. Wazelinka, żadne jakieś tam zapachowe czy smakowe, zwykła, najczystsza, no i fajnie jest osadzać uszczeleczki, właśnie lekko je liznąć. One się potem bardzo dobrze na bloku będą układać. No nic, składamy. I teraz tak, jak już mam sącego przykręconego, nigdy nie dokręcam na 100% śrub, tylko tak na 80%. Potem sobie skręcam rurę dolotową przy przepustnicy, podpinam wężyk. Pamiętajcie o tej śrubeczce, tutaj dziesiąteczka. Tu jest taki języczek, żeby trzymał rurkę od bagnetu. A jak się murwie, to potem ta rurka będzie latać i wkurwiać. No i sobie tutaj poskładałem chwilę, daję sobie 5-10 minut i potem dopiero jeszcze raz na krzyż skręcam sobie śruby od sącego, tak na 100%, ale z wyczuciem. No i co? No pomalutku do celu. Zobaczymy, jak się to wszystko będzie miało. Także teraz 5-10 minut damy na to, żeby to się ułożyło, uleżało. Dokręcimy jeszcze raz za ten czas, jak się to będzie czekało sobie te 50 minut. Kurwa jego mać, mój polski to jest lekko zdołnione już. Przykręcimy sobie rurę od Jägiera. Co miałem pokazać? A no właśnie, co miałem pokazać? Tu mi dwie dali, to jest raz. A dwa jest takie, że najfajniejsze jest to, że z emblematami Volkswagena, bo to wszystko oryginalne. Za to trzeba było tak długo czekać, kurwa, jak Hekla to zamówi. No ale okej. No i teraz założymy rurę. Tu wszystko jest czyste, ponieważ niedawno temu, jakieś półtorej miesiąca temu, robiłem tą skodzinkę z tymi, kurwa, wtryskami i pourywanymi śrubami. Więc jedynie co, to nowa uszczeleczka na tą rurę tam. Zamontujemy ją, potem dokręcimy z sącego, no i składamy dalej. Także bawimy się. A więc ta, silnik poskładany, zero dragania, nic, wszystko idealnie. Teraz się jeszcze jadę nim przejechać, zbadać wszystko. Pracuje pięknie, zero dragania, nic. Wcześniej to podskakiwał, chrupał, kurwa, kombinował. Na pewno nagranie nie odda rzeczywistego dźwięku. Naprawdę pięknie teraz pracuje. Także nic, zamykam maskę, jadę się nim przejechać, zobaczyć, jak się to wszystko ma. Prawdopodobnie naprawione. Na razie pięknie, żadnych trzęsawek, silnik zimny, dopiero się nagrzewa. Idealne obroty. Jadę go teraz przetestować. Zerujemy spalanie. Zobaczymy, jaka jest konsumpcja, czy silnik odzyskał moce. Teraz się naprawdę pięknie wkręca i no dotykam gazu i naprawdę w
wchodzi na obroty nieziemsko. No, mam nadzieję, że to będzie, także jedziemy na rundę. A więc godzinka naprawiona, cyka jak nowa. Zobaczmy, kluczyk ma ocy, kurwa. Pięknie chodzi. Idealnie równo. Turbałka ładnie pcho. Aczkolwiek możliwe, że będzie nadchodził jej koniec, bo troszeczkę oleju w dolocie było. No nic. Pięknie działo. Pięknie działo. Coś pięknego. Dobra. Dzięki wszystkim. I do następnego.